No dobrze, więc było dużo filmów z żywnością, którą trzeba kupować, żeby jeść, a teraz trochę o rzeczach chemicznych, które się do domku kupuje. Dobrze, więc ważne są numery, to są numery, data ważności, numer serii i tak dalej, więc to jest wszystko nowe, nieotwierane, nowiutkie rzeczy, nieotwierane. Dobrze, więc pierwszy spust, to jest drugi spust. Proszę sobie, tutaj czekam tylko na zbieżność. O, idealna zbieżność jest. Trzeci. Więc tu jest widać duża czcionka. Czyli tu jest inna seria niż tam. 15:29. Tu jest 17:37, ale inna seria, a tutaj 19:03, ok. Więc tu są pełne trzy butelki. A to coś tu pisze, czy mi się obróciło. Obróciło mi się inaczej, więc teraz tutaj dom, dwukropek, 20,92, 300. Aha, 302,08. Aha, czyli to będzie godzina, ale nie wiem, jak to czytać. Czy to jest 23:02 i sekundy, czy jakoś tak, albo godzina 2:08 AM, nieważne. To jest nowe, nieotwierane. Dobrze, Aldi. Chciałem się skontaktować tutaj, żeby warning zobaczyć. Tutaj ten wykrzyknik w czerwonym kwadracie. Chciałem się skontaktować, żeby przeczytać to, jak używać dobrze tego produktu, żeby tam nic się nie stało i tak dalej. Więc chciałem się wejść tu na stronę www.cleanright.eu. Chciałem tam wejść po więcej szczegółów i tak dalej. Ok. Więc to jest moje prawo, żeby po kupieniu tego produktu, aby wejść na stronę producenta i się zapoznać ze szczegółami tego, jak ten produkt stosować. Następny: No Bleach, No Taint, Kills E. coli oraz MRSA. Więc chciałem się zapoznać tutaj, bo jest Kills i jest tutaj, no, gwiazdka na górze, taka malutka gwiazdka, więc widać to dobrze. Chciałem się zapoznać z tym dokładnie, co ta gwiazdka oznacza, bo to jest drobny druk i te sprawy. Dobrze, więc to jest z Aldiego, więc wszystko kupowane w Aldim. I tak to jest. Dobrze, więc tutaj mamy produkty chemiczne i jeszcze żarówka. To jest żarówka. Żarówka, ok. 8, 71, 01, 63. Eindhoven, Netherlands. Czekam, o, mam zbieżność. Philips Lighting. Kod pocztowy. Gdzie jest kod pocztowy? To chyba będzie kod pocztowy 5600VB Eindhoven przecinek T Netherlands. Niderlandy, więc to są Niderlandy, gdyby co. I czytamy tutaj: zdjęłano w KHP. Zdjęłano, ok? Czytamy drobny druk: zdjęłano, ok? Więc chciałem się zapoznać tutaj ze wszystkim, co tutaj pisze drobnym. O, tu jest Philips na niebiesko i następna linijka jest gwiazdka IEC 969. Tam jest gwiazdeczka, ok? Gwiazdeczka, więc chciałem się zapoznać tutaj z tym wszystkim, co tam pisze. O, proszę bardzo. Philips Lighting Poland, SA ulica Kossaka 150, Piła, więc chciałem
Więcej szczegółów tutaj dam jeszcze bliżej. Chciałbym więcej szczegółów się z tym wszystkim zapoznać. Czekam na zbieżność tylko, że właśnie teraz, żeby to było. I chciałem tutaj sobie znaleźć język polski, bo to jest drobny druk. To kamera widzi to dobrze. Kamera, ok? Ale już swoim wzrokiem to trzeba po prostu troszeczkę czasu spędzić, żeby przeczytać po polsku. Chciałem się dowiedzieć, jak to dokładnie działa. Więc chciałem tutaj się pouczyć języków obcych też, bo to jest wiele języków, więc chciałem się z tym wszystkim zapoznać. Ok, dziękuję. Dlatego też produkty chemiczne też trzeba kupować poza żywnością. Dziękuję.